Hej, zapraszam Was dzisiaj na kolejny tutorial paznokciowy. Tym razem przygotowałam dla Was proste zdobienie, w którym głównym bohaterem jest nasycony kolor, a dodatkowym akcentem ombre przystrojone kruszonymi muszlami. Tak, dobrze słyszeliście. Będziemy dzisiaj się bawić muszlami. Pokażę Wam, jak je okiełznać, żeby uzyskać najlepszy efekt. Kolorów muszli jest aż 12, co pozwala na swobodne dobieranie ich do stylizacji. Oglądajcie do końca, bo będę miała dla Was informacje o super promocji na te świecidełka. Tym razem sięgam po kolekcję We Are The Colors. To kolekcja, która miała swoją premierę latem 2018 roku, ale warto zwrócić na nią uwagę ze względu na cudowne kolory. Część z nich na pewno już kojarzycie. W kolekcji mamy 15 kolorów i można je podzielić na 5 kategorii. Odcienie zieleni, Freshmaker, Eucalyptus, Baobab, fiolety, Be My Habibi, Figo Fago, Bombastic, niebieskości, El Capitan, Lazy Daisy, Bambi Girl, soczyste odcienie, których kamera nie potrafi oddać, Popstar, Bad Icon, Hedonista i pastele Maybe Baby, Super Duper i Summerlicious. Jeśli chodzi o dzisiejsze zdobienie, potrzebne nam będą baza mineralna Golas, Tip Top, Bombastic, Be My Habibi, muszla w odcieniu Violet, biały żel Arte Brillante, płytka do zdobień i pędzelek 007. Paznokcie mam już przygotowane, skórki usunięte i nałożoną bazę mineralną w przepięknym odcieniu Golas. Po utwardzeniu bazy dopracowałam jeszcze kształt paznokci pilnikiem i odtłuściłam je cleanerem. Zaczynam od umalowania paznokci, na których nie będę wykonywać zdobienia, dwoma warstwami Bombastica. Każdą z warstw utwardzam oczywiście w lampie. Kolor pokrywam topem, utrwalam w lampie i te paznokcie są gotowe. Na środkowym i serdecznym palcu wykonam takie pasiaste ombre. 1/3 paznokcia pokrywam Be My Habibi, a resztę Bombastikiem. Następnie, wykonując szybkie ruchy zamiatające, mieszam ze sobą kolory, tworząc takie nieidealne ombre. Nie dążę do gładkiego efektu przejścia, chcę, żeby te kreseczki nadal były trochę widoczne. Podoba mi się, jak to wygląda w połączeniu z muszlami, ale sam w sobie też powstaje ciekawy efekt. To jest fajny sposób na mieszanie kolorów, jeśli dopiero zaczynacie przygodę z ombre, bo na pewno każdy z Was sobie z tym poradzi. Potrzebny jest tylko cienki pędzelek o dłuższym włosiu. Dokładam drugą warstwę, żeby bombastik był tak samo intensywny jak na sąsiadujących paznokciach i znowu mieszam. Potem te same kroki powtarzam na środkowym palcu. Czas na muszle. Musimy je odpowiednio przygotować, żeby pracowało się z nimi przyjemnie. Wysypuję więc odrobinę na płytkę i zaczynam je rozdrabniać. Będziecie do tego potrzebować jakiejś płaskiej powierzchni, ja używam zakrętki od cleanera. Kawałki muszli są dość duże i grube. Rozdrabniając je otrzymujemy mniejsze i bardziej płaskie cząsteczki, bo kruszona muszla naturalnie się rozwarstwia, przez co lepiej przylega do płytki paznokcia. A ja w moim zdobieniu będę potrzebować nawet tego powstałego pyłu. Pokrywam paznokieć cieniuteńką warstwą topu, bo chcę otrzymać powierzchnię, do której przyklei się muszla. I na ten nieutwardzony top przyklejam kawałeczki, odpowiednio je dobierając. Te większe zaraz przy skórkach, sam pył na krawędzi ombre. Jak efekt mi się podoba, utrwalam w lampie i pokrywam topem. Najpierw cienka warstwa, nałożona dokładnie we wszystkie zakamarki, a następnie spora ilość na sam środek, żeby zanurzyć muszle porządnie w hybrydzie. Przed włożeniem do lampy odwracam dłoń równolegle do podłoża, żeby wszystko się ładnie wypoziomowało. Po utrwaleniu na pewno okaże się, że jeszcze gdzieś coś zawadza. I teraz jest ten moment, kiedy możemy wszystko jeszcze raz ładnie wygładzić pilnikiem. Odtłuszczam paznokieć,
Nakładam ostatnią, cieniutką już warstwę topu. I utrwalam w lampie. To samo powtarzam na środkowym palcu. Możemy paznokcie zostawić już na tym etapie, ale czegoś mi tu brakowało. Według mnie ta cieniutka kreseczka dopełnia zdobienie i stanowi taką kropkę nad i. Najpierw zaznaczam nieśmiało środek, a następnie przeciągam pędzelek, dokładnie przyciskając całą jego powierzchnię do paznokcia. Kreska robi się sama. I to wszystko, zdobienie skończone. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do muszli. Tym bardziej, że można je teraz dorwać w super cenie. Od jutra, od godziny 10, na stronie Indigo każdą muszlę dorwiecie za 3 zł. Przy składaniu zamówienia użyjcie kodu ARTISTA i pamiętajcie, że promocja trwa tylko do wyczerpania zapasów, więc lepiej ustawcie sobie przypomnienie w telefonie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że zdobienie przypadło Wam do gustu i dałam Wam pomysł na nowe paznokcie. W opisie filmu, jak zawsze, znajdziecie pełną listę produktów użytych w tutorialu, a po więcej inspiracji zapraszam Was do playlisty z innymi filmami paznokciowymi. Jeśli się Wam ten filmik spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!